Dzień dobry Państwu. Będę dzisiaj mówił o Romeo i Julii. To najbardziej znana sztuka Szekspira. Tragedia, może nie do końca, bo to jest jednak sporo elementów komicznych tam znajdziemy, ale bardzo smutna historia. I chciałbym mówić o roli przypadku, bo tutaj, gdy chór pojawia się na początku sztuki, to od razu przedstawia dwoje kochanków jako urodzonych pod złą gwiazdą. I to takie namaszczenie czy napiętnowanie złym losem, złym układem gwiazd od początku im towarzyszy. Jakie to ma konsekwencje? No rozliczne. Takie, że oni, bohaterowie, młodzi kochankowie, Romeo i Julia, nie mają większego wpływu na to, co się dzieje. To jest, decyduje o tym w głównej mierze przypadek bądź niefortunny zbieg okoliczności. I to powoduje, że z punktu widzenia teoretycznego nie jest to tragedia w pełni udana, choć, jak mówię, należy do najpopularniejszych tekstów Szekspira. Łzy wyciska z oczu i wzrusza i tak jest grana we wszystkich profesjonalnych teatrach na świecie. Nie sposób tutaj omówić wszystkich niuansów, zawiłości fabularnych tego dramatu, ale chciałbym Państwa uwagę zwrócić na kilka aspektów, które w moim przekonaniu w sposób zasadniczy decydują o tym, co się wydarza. Bo tak jak mówiłem, bohaterowie, młodzi kochankowie nie mają na to większego wpływu. Decyduje przypadek, a przypadek związany jest z wyroczniami fortuny czy też innej bogini, którą zwano okazją. Okazja zawsze ma taki, w ikonografii epoki ma zawsze jeden kosmyk włosów na głowie, tak jest łysa, tylko z tym jednym kosmykiem, tak jak Ukraińcy wieki temu mieli ten słynny osełedec. Taki okazja ma ten jeden kosmyk, a wszystko dlatego, żeby ją trudno było chwycić za włosy. Okazję trudno jest schwytać. Także tutaj na obrazku Państwo możecie zobaczyć, jak sobie wyobrażano okazję, czyli fortunę. Tam u jej nóg widać też koło, to jest koło fortuny. Ta fortuna jest zawsze ślepa. Kręci tym kołem w lewo, w prawo i jednej wynosi, drudzy upadają. Co się dzieje, proszę Państwa, w Romeo i Julii? No mamy miasto Werona, wiek XVI, jest to renesansowe miasto, pełne wigoru, rządzone przez księcia. I tam poznajemy tytułowego bohatera, Romea, w towarzystwie kolegów. Jest ich trzech. Romeo, Benvolio i Mercutio. I ci trzej młodzi, kilkunastoletni chłopcy, ilekroć się spotykają, to świntuszą. Bez przerwy świntuszą i tak przez trzy akty, proszę Państwa, co sprawia wrażenie, że Szekspir z początku zamierzał napisać komedię. I przez trzy pierwsze akty właściwie akcja jest komediowa, dialogi są komediowe i pełne frywolnych żartów. I dopiero po tej części dominującej komediowej pojawia się nurt czy zdarzenia, które prowadzą do końcowej tragedii. I chciałbym o tym właśnie Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to się dzieje. Dzieje się od pierwszego pechowego zdarzenia. Otóż w mieście tym żyją dwie zwaśnione rodziny, Capolettich i Montekich. I państwo Capoletti wydają przyjęcie, bal można powiedzieć. I po to, żeby zaprosić dostojnych gości, wysyłają sługę z listą gości zaproszonych. Niefortunne jest to, że sługa, który otrzymuje kartkę z nazwiskami, jest analfabetą.
nie umie czytać. W związku z tym chodzi po mieście bezradny i napotyka trzech młodych szlachciców, sądząc, że oni mogą mu pomóc w tym. W tej rozterce prosi o pomoc i Romeo mu czyta nazwiska z tej listy. Dzięki temu Romeo dowiaduje się, że u Capoletich jest bar i trzej kompanii, o których mówiłem, czyli Romeo, Benvolio i Mercutio, postanawiają pójść na ten bal bez zaproszenia. Tak też robią. I przez to, że był sługa analfabeta, Romeo dowiaduje się o balu i dzięki temu idzie na bal. I tam poznaje Julię, widzi ją pierwszy raz w życiu. No i jest miłość od pierwszego wejrzenia, ale niestety jest krewniak Julii, Zawadiaka, taki porywczy bardzo młody człowiek, bardzo wrażliwy na punkcie honoru. I on zauważa Romeo i mówi: o, włamał się tutaj na bal bez zaproszenia, muszę go za to ukarać. I tutaj Państwu przeczytam ten fragment. Tybalt mówi, co następuje. Sądząc po głosie, to któryś z Montekich. Leć po mój rapier, chłopcze, jak ten cham śmie się tu wdzierać i grymasem maski przedrzeźniać pełną godności zabawę? Na honor rodu nie będzie to wcale grzechem, jeśli zuchwalca powalę. To ma swoje dalsze konsekwencje, proszę Państwa, ponieważ Tybalt od początku jawi się jako człowiek przewrażliwiony na punkcie honoru. On uważa, że Romeo podwójnie pogwałcił tutaj gościnność domu. Po pierwsze przyszedł bez zaproszenia, po drugie te rody są zwaśnione. No i w dodatku rozmawia z Julią, córką gospodarza. Stary Capuletti hamuje porywczego Tybalta, nie pozwala mu na interwencję. W związku z tym dzieje się, co następuje. Romeo zakochuje się w Julii ze wzajemnością, umawiają się, jest scena balkonowa słynna, wyjawiają swoje uczucia. W tym czasie Tybalt śle wyzwanie do domu Romeo. I skąd o tym wiemy? Ano wiemy, proszę Państwa, z dialogu, jaki następnego dnia rano przeprowadzają dwaj kompanii Romea, Benvolio i Mercutio, o których wspomniałem. Rano się spotykają i szukają Romea. Nie ma go, nie ma. No i zastanawiają się, co się mogło z nim stać. Pierwsze podejrzenie, jakie przychodzi im na myśl, to jest to, że spędził noc z kobietą, ale nie z Julią, proszę Państwa. Oni nic o Julii nie wiedzą. Nie wiedzą o tym, że miłość od pierwszego wejrzenia, nie wiedzą o tym, że była scena balkonowa i nie wiedzą o tym, że tam sprawy nabierają swojego biegu. Dlatego kobietą podejrzaną jest niejaka Rosalina. Rosalina, do której Romeo wzdychał wcześniej, jej nigdy na scenie nie zobaczymy, ale jest o niej mowa. Jest to kobieta, do której Romeo wzdycha i Mercutio bardzo się z niego z tego powodu nabija. No i Mercutio mówi, że Romeo na pewno z Rosaliną noc spędził. Benvolio na to mówi, że słyszał, że Tybalt list przysłał do domu Romeo. Obaj się domyślają, że jest to wyzwanie na pojedynek. Romeo na ten list nie odpowiedział, ponieważ nie było go jeszcze w domu. Tak? Co daje kolejny powód do gniewu Tybalta, ponieważ Romeo zlekceważył jego wyzwanie. O tym jeszcze za chwilę. Ale Benvolio i Mercutio właśnie rozważają o tej Rosalinie i Mercutio mówi: o tak, on na pewno jest powalony
przez powaby Rozaliny i nie jest w stanie walczyć z Tybaltem, ponieważ Tybalt jest mistrzem szermierczym. I jak Romeo może po nocy z kobietą stawać do walki? Nie może. Ona go powaliła tym swoim czarnym okiem, jak on mówi. Nie będę tutaj Państwu tłumaczył zanadto, co to znaczy, ale w każdym razie jest to, jak mówiono w tamtych czasach, trzecie oko kobiety. Romeo się pojawia jako człowiek niezdolny do walki według kolegów. I jeszcze Mercutio sobie szydzi z niego, że w ogóle się że przypomina wysuszonego śledzia niż mężczyznę. A ten wysuszony śledź to też w ikonografii epoki, również w literaturze, to oznacza albo impotencja wynikająca z wieku, albo z jakiejś innej przyczyny. Tutaj mamy inną przyczynę. No i takie jest oskarżenie. Tutaj na przykład widzimy obraz, który można by nazwać plakatem reklamowym szarej strefy, czyli prostytutki i jej rajfurki. Siedzą zadowolone w odpowiednich strojach. No i czym prostytutka reklamuje swoje wdzięki i swoje talenty? Ano tym, że trzyma w dłoni śledzia. Dzisiaj nie kojarzymy tego najstarszego zawodu z rybami. Tym bardziej ze śledziem, no ale w tamtym czasie znaczenie tego obrazu było oczywiste. Na ten temat już więcej nie będę się rozwodził. Wracamy na plac boju, czyli tam, gdzie Romeo spotyka w końcu Benvolia i Mercutia. Ale Romeo, proszę Państwa, nie może z nimi za długo zabawić, więc trochę poświntuszy razem z Mercutiem i Benvolio i później pędzi dalej. A gdzie pędzi? Do ojca Laurentego, do zaprzyjaźnionego zakonnika, żeby zaaranżować swój ślub. Także nie wraca do domu i nic nie wie o tym, że Tybalt mu wysłał wyzwanie. W dalszym ciągu nic nie wie, a chłopcy, koledzy mu nic nawet o tym na ten temat nie mówią. No i więc sprawa się zaczyna komplikować, ponieważ ojciec Laurenty przyjmuje argumentację Romea, że ślub młodych byłby dobrą przyczyną dla załagodzenia konfliktu pomiędzy rodzinami i ta wieść zostaje przekazana Julii. Po rozmaitych perypetiach, poprzez znianie Julii informacja dociera i młodzi się spotykają. Spotykają w kaplicy, gdzie ojciec Laurenty udziela im ślubu. Na temat nocy poślubnej Szekspir milczy, więc ja nic na ten temat nie powiem. Natomiast jesteśmy już następnego dnia rano. I co się dzieje? Cały czas Tybalt szuka Romea, żeby mu dać nauczkę za zniewagi, jakiej doznał ze strony Romea, o czym Romeo nie wie. Nie wie, że Tybalt go szuka i chce go ukarać za coś. Co więcej, stał się powinowatym Tybalta, ponieważ poślubił kuzynkę Tybalta, czyli Julię. No więc sprawa się komplikuje. Romeo nie wiadomo, gdzie jest. Benvolio z Mercutiem spacerują po Weronie, a tu zjawia się Tybalt z kolegami, który szuka Romeo. No i niestety Mercutio, który jest pewien, że Romeo nie jest w stanie podołać sprawności szermierczej Tybalta, prowokuje Tybalta do pojedynku. Czyli Mercutio nie wie, że Romeo jest już żonaty i że jego żoną jest Julia. Tybalt też nie wie. I o tym sprawia przypadek. Przypadek, że Romeo nie zdąży ich poinformować i ogłosić. W związku z tym, gdy Tybalt się pojawia i szuka Romea,
Merkucjo chce go uratować od krzywdy i prowokuje Tybalta do pojedynku. W tym pojedynku Tybalt zabija Merkucjo. Według relacji późniejszej Benwolia przed księciem, Romeo wskakuje pomiędzy walczących, pomiędzy Tybalta i Merkucja, i Tybalt wykorzystuje ten moment, żeby zdradziecko zadać pchnięcie Merkucjowi. Ale Benvolio jest jedyną osobą, która o tym mówi, jedyny świadek, który mówi o tym. Nikt więcej nie mówi o zdradzieckim pchnięciu, ani sam Romeo nie mówi o tym. Można odnieść wrażenie, że Benvolio chce oczyścić Romeo od winy i całą winę zwalić na Tybalta. W każdym razie po zabiciu Merkucja Tybalt ucieka, wraca po chwili i wtedy dochodzi do pojedynku Romeo z Tybaltem i Romeo o dziwo w błyskawiczny sposób rozprawia się z Tybaltem, którego zabija. W wyniku tego zostaje skazany na banicję. Banicja była w tamtych czasach czymś znacznie gorszym niż dzisiaj. Pozbawiała praw obywatelskich niejako w danym mieście, a uzyskanie takich w nowym mieście wcale nie było łatwe. W każdym razie Romeo jedzie do Mantui, ale zanim wyjedzie, to spotyka się z ojcem Laurenty. I tu mamy kolejne, proszę Państwa, różne ważne wydarzenia, które decydują o losie kochanków. A mianowicie ojciec Laurenty wymyśla plan. Mówi, dobrze, jedź sobie do Mantui, a ja tutaj postaram się porozmawiać z księciem, załagodzić sprawę z rodzicami i może uda mi się doprowadzić do pogodzenia obu rodzin. Ojciec Laurenty przedstawia swój plan w miarę precyzyjnie. Mówi, co następuje. Tylko wyjdź, to mówi do Romeo. Wyjdź, zanim staną nocne warty, tak żebyś zdołał dotrzeć do Mantui, a tam pomieszkasz, aż w stosownej porze wasze małżeństwo wszystkim się ogłosi, przebłaga księcia, przeprosi przyjaciół i wtedy wrócisz z radością 100 razy, ba, 1 000 000 razy większą niż ta rozpacz. I tutaj, i teraz mówi coś, co będzie decydowało o późniejszym nieszczęściu. Proszę Państwa, bo to jest drobiazg często niezauważany przez reżyserów. I cytuję. Wyjdź z miasta, powtarza, przed wieczorną wartą, albo w przebraniu wymknij się o świcie i siedź w Mantui, znajdę twego sługę. Przez niego będę od czasu do czasu przesyłał wieści o każdym pomyślnym obrocie twoich spraw. Znajdę twego sługę, a tym sługą, proszę Państwa, jest niejaki Baltazar. I co się dzieje? Romeo ucieka do Mantui, a tutaj nagle powstaje pomysł rodziców Julii, żeby ją wydać za mąż za hrabiego Parysa. W czwartek. Więc ojciec Laurenty tak wszystko planuje, żeby w czwartek Romeo wrócił i spotkał się z Julią. Dlaczego? Ponieważ wymyśla plan następujący. Że Julii poda specjalny środek usypiający i będzie wyglądało, że Julia umarła i zostanie pochowana. I w czwartek ten pogrzeb się odbędzie, ponieważ ojciec Julii niefortunnie przekłada ślub z czwartku na środę. Więc plan ojca Laurentego bierze w łeb i musi go zmienić. Dlatego cały ten pomysł z tą miksturą usypiającą pojawia się dopiero po tym, jak przypadek sprawia, że ojciec Julii zmienia datę ślubu o 1 dzień. No i tutaj mamy następujący bieg wydarzeń, proszę Państwa. Ojciec Laurenty zapomina, że obiecał znaleźć sługę Romea, czyli Baltazara, i przez niego przekazywać informacje. Zamiast tego kontaktuje się z innym zakonnikiem, franciszkaninem, ojcem Janem.
i jemu daje list do Romea, który ten ma zawieźć do Mantui. W tym liście wszystko jest klarownie podane, że Julia wypije tą miksturę, zaśnie, będzie udawała śmierć i obudzi się o określonej porze na cmentarzu w swoim grobie i tam Romeo powinien być. Ojciec Jan bierze list, ale franciszkanie nie mogli samotnie podróżować. Dlatego szuka innego braciszka franciszkanina, który mógłby z nim się udać w podróż. I znajduje takiego w jakimś domu. Okazuje się, że jest to dom, w którym ktoś jest chory. I w momencie, gdy ojciec Jan tam wchodzi, przybiegają strażnicy i zakładają kwarantannę. W związku z tym ojciec Jan nie może wydostać się z domu, nie może dotrzeć do Mantui i przekazać listu do Romeo. Tak? W tym czasie Julia realizuje plan ojca Laurentego, wypija miksturę, zasypia, wszyscy myślą, że umarła i tak. Wieść rozchodzi się po mieście, słyszy o tym sługa Romea, Baltazar. W związku z tym, jako wierny sługa, jedzie do Mantui, żeby powiadomić swojego pana o nieszczęściu. I przyjeżdża do Mantui i Romeo jest uszczęśliwiony. Mówi, o, wieści od ojca Laurentego. A to mówi, nie. Mówi, tylko mam wieści chiobowe, bo Julia nie żyje i tak dalej. Czarna rozpacz. Tak, Romeo kupuje truciznę. I z trucizną jedzie do Werony. Na cmentarzu widzi Julię złożoną w otwartym grobie, zgodnie z tradycją. Wypija truciznę i umiera. Julia się budzi parę chwil po śmierci Romea. Domyślając się, że jej ukochany popełnił samobójstwo, widząc flakonik z trucizną, wypija resztkę, zcałowuje jeszcze z ust Romea truciznę i sama umiera, jeszcze przebijając się sztylet. I tu pokażemy Państwu rycinę, gdzie jest ukazana ta scena, jak Romeo leży nieżywy i Julia też popełnia samobójstwo. I tak się kończy niefortunna historia wielkiej miłości, bo zwróćcie uwagę Państwo, ile tu mamy przypadków. Począwszy od tego sługi, który był analfabetą, tak? Począwszy od decyzji trzech kolegów, żeby włamać się bez zaproszenia na bal w cudzym domu. Tybalt, który uznaje to za hańbę, za uczynek haniebny, postanawia się zemścić. Romeo nic nie wie o tym, że Tybalt ma coś przeciwko niemu. Nie rozumie później agresji Tybalta, tym bardziej, że po poślubieniu Julii staje się jego powinowatym. Trzymając ślub w tajemnicy, nie informuje swoich kolegów o tym, że jest już po ślubie, przez co Mercutio prowokuje Tybalta do pojedynku. I tak dalej, i tak dalej. No i cała ta historia z planem ojca Laurentego i z tym, że ojciec Laurenty zapomniał powiadomić Baltazara, zamiast tego zatrudnia ojca Jana, który z kolei jest uwięziony przez kwarantannę. No i ten ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzi do katastrofy, w której udział młodych kochanków jest właściwie żaden. Oni nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje i to osłabia wymowę sztuki jako tragedię. Tragedii takiej klasycznej, protagonista, w tym wypadku para protagonistów, musi mieć chociaż jakiś wpływ na to, co się wydarza. Czyli muszą się znaleźć w sytuacji X, w której dokonują oceny owej sytuacji i ta ocena z reguły jest błędną oceną, w związku z czym podejmują decyzję o działaniu, który inicjuje ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do ich śmierci. I bardzo często giną też osoby postronne. I to mamy
tutaj w minimalnym stopniu zrealizowane przez Szekspira, ponieważ, jak mówiłem, młodzi kochankowie nie mają wpływu na to, co się dzieje. Niemniej pozostaje to sztuka, która wzrusza i wyciska łzy. Jeśli ktoś tego od teatru oczekuje, to tutaj znajdzie tego znakomite spełnienie. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że fortuna Państwu będzie sprzyjać.